Daj mi rękę, tutaj zrobię. I jak będziesz jej podawał, zrób coś takiego. Tak zrobi? No, weź tak zrób. Co to znaczy w Tajlandii? Daj mi w pysk? Daj mi w pysk, za to czy nie? W chuj, najmocniejsza medycyna ma 20%. Tak? A patrzcie. 30% to w kurwę, 21 to już dużo. Ej, bo to jest kurwa 31 nawet. To jest 31 piszą. No. Jest napisane. Ej, ale oni to nie lecą w chuja, zaufajcie mi. Piętkę? Piętki. Lubię piętki. Ej, kurwa, tylko gigaczady jedzą piętkę z pizzy. Dupkę z pizzy jedzą same gigaczady i to jest akurat kurwa prawda. No podobno po tobie ma być. To po mnie. No, że jak to zjarasz. To po mnie będzie? To jest gramik. Nie, słuchajcie. Twój to mesto. Na serio. Jak ja jestem w Polsce, ja sobie teraz tak pozwalam. Ja byłem kilka razy na imprezie w Polsce, ale nie za dużo, bo ja nie przepadam za tym. Ale tutaj to jest jakby taki inny klimat, że aż że takie wow. Ja jestem w Polsce, to ja leżę sobie kurwa na dupie i sobie gówno robię. A tutaj to jest taki wow totalnie, że mam wyjebane jaja, to mogę robić co chcę. Ja mogę sobie zaraz podejść do koleżanki i sobie z nią porozmawiać jak kulturalny chłopak. I mam wyjebane jaja. Natan, czy cię zmuli po tym? Po nie, bo ja wziąłem satiwę. A, co nie mówisz? No, ale satiwa się fajnie pobudzi, wiesz? Ale ja ostatnio jak zjerałem kurwa długo przed streamem, na szczęście, to ja kurwa zadzwoniłem tam do kogoś, kto był w hotelu, nie? I kurwa zacząłem chrapać do słuchawki, bo zasypiałem przez sekundę. How many joy was? Kurwa, czekałem, a ty się poszedłeś, stary. Strasznie się poczułem, ale trudno. 30% THC to jak bimber przeliczając na alko, przynajmniej no, dla mnie. Ja nie umiem pić alko, ja nie piję alko często, nie wiem jak to działa. Bimber jest mocny, jakiś alkohol? No, bimber, ja, jedynie bimber trzeba jest. W życiu to jakieś whisky Belvedere'a i nic już nie piłem, bo ja jedynie jak piłem alkohol to chyba w ketchup i tutaj kilka razy, a tak to nigdy w życiu. Nie! I z Golą Wojtusiem jak byłem to takiego szampana zajebistego, ale nie smakowało mi, tylko zajebiste było, fajnie wyglądało opakowanie, chyba za dychę był. Nie wiem, wyjebane mam w ogóle w to wszystko. Te alkohole, kurwa, dobra. Nie, bo nie kupię wydać o resztę. Ona mi to wyda sama z siebie, nie? Jak nie wyda mi reszty, to będę musiał zagadać. Powiem hej, hej baby, hej sweetheart, I wanna my money back. Hej króliczku. Don't scam me, please, I'm the kurwa biedny Polak. A to jakieś pytanka dobydaj, podpowiadam chętnie na pytanie. Tak, rzuciłem całkowicie karierę. Tak, bo było... Rzucił karierę na no, Trans TV, zaufał to... w Trans TV. No, zrobiliśmy transfer tu do Trans TV. Do... Nie, było tak, że już raz rzuciłem piłkę i chciałem spróbować bycia aktorem, że tak powiem. No i poszedłem na parę, byłem statystą się chyba mówi. O, ona zaczyna. Byłem statystą i dostałem 60 zł za cały dzień nagrywek, powiedziałem pierdolę, wracam do piłki, wróciłem i po roku czy dwóch stwierdziłem, że to jednak nie dla mnie i rzuciłem całkowicie. Ale to kiedy indziej opowiem wam. Cześć, robimy zbliżenie tutaj. A to nie jest amator, patrz, to nie jest amator. Ej, dobra, bo wy ciśniecie coś na Dana, bekę z niego ciśniecie, że nie wie jak się pije, co? Gość ma 19 lat dopiero, nie? Ja sam byłem w szoku, że on 19 lat ma. Thank you. Ej, mam małą dziewczynę. Także on jeszcze wiele rzeczy pewnie odjebie, głupik, ale kurwa, nauczy się na tym, nie? Thank you. Da mi zapalniczkę. Fajnie, idziemy do centrum teraz.